Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z rozbiórek. Tak, wiem, miał być piecyk gazowy. Piecyk gazowy został zakupiony, ale niestety z powodów technicznych nie dałem rady go rozebrać i nagrać tego wszystkiego. Ale dziś mam dla was lampę do robienia paznokci żelowych. Jest to lampa, zwykła lampa. Sprawdzimy sobie, ile ona waży i ile jest warta po rozebraniu. Mam nadzieję, że tylko żona nie będzie robić paznokci w krótkim czasie przed świętami i nie spostrzeże, że nie ma tej lampy. A my sprawdzimy sobie, ile możemy na takiej lampie zarobić. Jeżeli jesteście ciekawi, dajcie lajka. Zważymy sobie to na mniejszej wadze, ponieważ zbyt dużo to nie waży, a ta waga jest dokładniejsza. Mamy wyzerowane. Lampa waży 888 gram. Ile zarobimy z takiej lampy? Nie mam pojęcia, ale bierzemy się do rozbiórki. Tu widzę, że coś, że jakiś plastik nam wychodzi elegancko. Podejrzewam, że będzie tu więcej plastiku niż całego materiału. Tak, na wcisk, takie lampki. Takie żarówki mamy, ale te żarówki są sprawne, więc sobie je zostawimy. Wyciągniemy cztery. Po wyciągnięciu żarówek myślałem, że to będzie metalowe, aluminiowe, ale nie, to jest zwykły plastik, jakaś folia. No nic, bierzemy się za rozkręcanie. Mamy 6 śrubek, ciekawe, czy to będzie na zaczaski. Bardzo jestem ciekawy, co tutaj w takiej lampie siedzi. Na pewno będzie trochę miedzi z kabla. Po odkręceniu śrubek ukazuje nam się, co nam się ukazuje. Aha, puste opakowanie, trochę kabli i takie coś. To już widzę, że za bogato tu nie będzie. Kabelki sobie wyciągamy. Zaraz sobie to odseparujemy. Tu w tych przyciskach będzie pewnie mosiądz. Też sobie je wyciągniemy. Jak one tu wyglądają. Wygląda to tak. Czy jesteśmy w stanie to wykręcić? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Na razie idzie to na bok. I tu mamy coś takiego. Poodkręcamy sobie wszystkie śrubki. Jeszcze szybkie spojrzenie okiem na zegarek. Mamy 10 po. Rozkręcam to już jakieś 4 minuty. Szacuję, że zarobek z tego będzie znikomy. Jakieś 2 czy złote maksymalnie. Ale dowiemy się, co tutaj siedzi przynajmniej. Odkręcamy teraz płytkę. Tutaj widzimy 4 transformatorki już miedziane. Cieszy oko. I chyba to by było tyle z tej miedzi. Myślałem, że to będzie jakieś ameliniowe. A to jest zwykła folia plastikowa. Zwykła folia. Imitacja amelinium, tylko żeby odbijało światło. Czyli plastik do plastiku. I mamy coś takiego. Płytka. Kable. Kable sobie wszystkie odzyskamy. Czyli głównie będzie miedź z kabli. I troszkę pewnie mosiądzu z pinów sobie znajdziemy. Nic tu więcej ciekawego nie będzie. Przejdziemy zaraz do płytki. A teraz wyciągniemy sobie tutaj prawdopodobnie będzie mosiądz pobiał. Ślicznie, zagranicznie kolejny plastik. Już czyściutki idzie do plastików. I co my tu mamy? Aha, czyli coś takiego zaklejone. Klejem na gorąco. Mosiężne styki. Nie pobiał, a żółty. Jeszcze lepiej. Robimy to na białym stole, ponieważ czysta robota. I tak. Tutaj wada fabryczna, o dziura. Dziurę zrobili, wada fabryczna. No ale my nic na to nie poradzimy. Płytka idzie do płytki. Zważymy sobie jako odpad. O, czy wy to widzicie? Miedziucha. Troszkę też miedzi będzie z tego. Tutaj jakaś blaszka, sprawdźmy. Mosiądz pobiał. Oczywiście magnes na nożu. Mosiądz pobiał idzie tutaj. A my lecimy dalej. Trochę nam się ambaras tu zrobił. Tu mamy kable. Bardzo szybka rozbiórka. Męczę się już jakieś 20 minut z tym. Ale to wszystko przez ostatnio, tutaj kabelek. Tak, tu mosiądz pobiał, mosiądz żółty
Miedzi trochę jest. Nie spodziewałem się, że tak mało tego będzie. Jeszcze sobie odzyskamy tutaj te. Bezpiecznik wykręcimy. Bezpiecznik sobie zostawimy. I przyciski wyciągniemy. Bardzo sprawnie to wychodzi. Jeszcze chciałbym to wyciągnąć. A tutaj jest, widzę, na klucz. Ale to wszystko ręką można odkręcić. Kolejny przycisk. I z bezpiecznika mamy. Tego już chyba nie odkręcimy. Ręcznie potrzebny będzie nam wyspecjalizowany sprzęt typu kombinerki albo i nie. No nie, dobrze. Odkręcimy to inaczej. Niestety nie chciało iść po dobroci, musiało być siłą. To jest wszystko metalowe i tu środek mamy mosiąc pobiał. Plastiki sobie damy do plastików teraz wszystkie. Co by tu za dużo bajzlu nie było. Zostały nam tylko kable. 30 minut za nami. Urobek jest jaki jest. Zaraz będziemy skurować sobie kable. Musiałem przenieść się na stół roboczy, ponieważ nie przewidziałem tego, że będę skurował kable. A więc tak, zaczynamy od tego byczego kabla. Jest, mamy pierwszy zwój. Myślałem, że będzie gorzej. Dość fajnie schodzi ta ondulina. Jest jak guma. Oczywiście czasowo będzie to bardzo słabo, ponieważ zawsze na takim skurowaniu schodzi najdłużej. No ale jeżeli chcemy wiedzieć, ile wyszło za całą taką maszynkę do robienia paznokci, to musimy oskurować wszystkie te kable. Światło jest jakie jest, no nic nie poradzę, ale następny już piecyk gazowy będzie rekompensatą, myślę, tego filmiku, że i czasowo, i zarobkowo będzie na plus. Tam kupiłem dwa piece gazowe, jeden za 40, drugi za 50 bodajże, ale to wszystko będzie na filmiku, także zapraszam już na następną sobotę między 12 a 13. Bierzemy się za te grubsze kable. To co, w takim razie nie zanudzam, ja się tu bawię i widzimy się już. To sobie oskuruję, zobaczymy się przy tym kabelku, a później już chyba tylko podsumowanie. Poszło szybko, gładko, elegancko. Teraz ostatek tej mosiąc pobiał sobie odzyskamy. Polecam takie cążki, nie wiem jak to nazwać. Fajne, ostre, eleganckie, przydatne. Jeżeli potrzebujesz takich, link w opisie. Z tym nie powinno być problemu, to powinno szybko pójść. Nie zanudzam. Widzimy się już na podsumowaniu całego urobku. Tu już Wam pokażę, ile było miedzi z transformatorków. Tu jest złom, transformatorki i te kable drobne, co były. Wszystko jest tutaj. I plus ten kabel, który zaraz sobie oskurujemy. Także widzimy się na podsumowaniu. I tak, jesteśmy na podsumowaniu. Na pierwszy ogień idą plastiki. Jak dobrze pamiętamy, 888 gram było. No i wyłączyła się waga. 888 gram było całość. Sprawdźmy, ile będzie sam plastik. Sam plastik miał 634 gramy, czyli 200 gram urobku łącznie ze złomem. Chociaż nawet nie do końca, bo jeszcze mamy płytkę, która waży 38 gram, czyli około 150 gram będzie tutaj zebrane. 150 gram, no czyli zaczynamy tak. Pierwsze może zacznijmy sobie od złomu. Najpierw zaczynamy od złomu. Mamy 15 gram, nawet 16 gram. 16 gram po 80 groszy daje nam 13 groszy za złom. Teraz na wagę leci mosiąc pobiał, którego mamy całe 6 gram. 6 gram mosiąc pobiał po 20 zł daje nam 12 groszy. Bang. Mosiąc pobiał idzie do mosiąc pobiał. A na wagę ląduje mosiąc żółty, który jest po 22 zł. Oczywiście kokosów też tu nie będzie. 2 gramy, 3 gramy, no widzicie Państwo. Kokosów nie ma, 3 gramy. 3 gramy po 22 zł dają nam 7 groszy. Daje nam to 7 groszy. Bang, czyli słabo, słabo. Rzekłbym, że bardzo słabo, ale czego można byłoby się spodziewać po takiej chińszczyźnie.
I mamy na pierwszym miejscu miedź. Miedź jest po 32,50, 24 gramy. Daje nam to 78 groszy, czyli tak jak mówiłem, ponad złotówkę zarobiliśmy, jakby nie patrzeć, w 45 minut. 45 minut złotówka, nie opłacało się totalnie tego robić, ale przynajmniej wiem, co się w środku znajduje i zaspokoiłem swoją ciekawość. I dzięki za to, że byliście, że oglądaliście. Żegnamy się. Zapraszam na kolejną sobotę między 12 a 13. Filmik z piecyków gazowych na 100% już będzie. Na 100% z piecyków gazowych będzie filmik. Zobaczymy, czy opłaca się kupić piecyk gazowy, żeby go rozebrać. I dajcie lajka, dajcie suba, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I trzymajcie się. Na razie, cześć.